święta pod zakaźną izbą przyjęć Suwalskiego Szpitala stała kolejka karetek. Nikt nie jest w stanie racjonalnie uzasadnić, dlaczego koordynatorzy kierujący ruchem karetek kierowali zespoły ratownictwa medycznego do Suwalskiego Szpitala, choć jednoimienny szpital covidowy w Augustowie miał znacznie więcej wolnych miejsc niż nasza placówka. W środowy poranek w Suwalskim Szpitalu cztery oddziały przeznaczone dla pacjentów covidowych z 93 istniejących miejsc miały zajęte 82 łóżka. We wtorek hospitalizowanych było u nas 87 pacjentów z dodatnim wynikiem testu covidowego, informuje Adam Szałanda, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego. Według decyzji wojewody podlaskiego pod potrzeby najciężej przechodzących SARS-CoV-2 w naszym szpitalu powinno być zorganizowane 6 miejsc respiratorowych. W rzeczywistości w środę rano pod respiratorami leżało tutaj 15 osób zakażonych koronawirusem. Dyrektor Szałanda zauważa, że między Bożym Narodzeniem a pierwszą dekadą marca średnie dzienne obłożenie covidowe wynosiło w Suwałkach 40-42 osoby. Teraz jest dwa razy większe. Zmienił się również sposób postępowania z najciężej chorymi. Jesienią zużywaliśmy około 1,5 tony tlenu na dobę. Teraz jest o połowę więcej, relacjonuje Adam Szałanda, dodając, że na razie są zapasy i są na bieżąco uzupełniane. Zajęte pod potrzeby pacjentów chorych na SARS-CoV-2 są obecnie oddziały zakaźne, pulmonologiczne, urologiczne i nefrologiczne. Wstrzymaliśmy planowe zabiegi u pacjentów z urologii i nefrologii, a pacjentów wymagających hospitalizacji kładziemy po prostu na innych oddziałach, na internie albo, jeśli na ostro wymagają interwencji chirurgicznej, na chirurgii. Szpital jest na granicy możliwości, jeśli chodzi o dostawianie kolejnych stanowisk respiratorowych. Na OIOM-ie uruchomiliśmy dodatkową salę, wykorzystujemy monitorowane sale pooperacyjne na oddziałach covidowych, wylicza Szałanda. Poprzednio to przeznaczyliśmy dla tych pacjentów OIOM-owych z wynikiem ujemnym sale pooperacyjne na bloku operacyjnym, ale to spowodowało wyłączenie praktycznie całego bloku operacyjnego, a teraz nie chcieliśmy do tego dopuścić. Według informacji uzyskanych dziś przez naszą redakcję, w augustowskim szpitalu ze 155 łóżek covidowych około 60 jest wolnych. Czas chyba powiedzieć głośno, że Suwalski Szpital nie jest z gumy.